Rafał Gikiewicz zatrzymał Krzysztofa Piątka, a Loris Karius olewa Liverpool. Witam Was, ja jestem Mateusz, a dziś jeszcze o sytuacji w Madrycie przed finałowym starciem Champions League. Bartłomiej Drągowski może zostać drużynowym kolegą Łukasza Fabińskiego. Nowe stroje Realu Madryt, a na sam koniec o tym, jak Neymar wpada na trening. Ciągle wbijamy te 120 tysięcy subów i wbić nie możemy. Dlatego już czekać nie będę i robimy konkurs na tą piłkę, co właśnie pojawia Wam się na ekranie. Co musicie zrobić, aby ją wygrać? Po pierwsze subskrybować kanał, a w komentarzu napisać odpowiedź na tą zagadkę, czyli jakiego klubu jest to herb. Jeżeli znacie odpowiedź, zostawcie komentarz i czekajcie na wyniki, bo te już w kolejnym filmie. Dodatkowo zapewniam, że kilka osób, co udzielą poprawnej odpowiedzi, znajdą się w kolejnym filmie, tak samo jak Maciej Wendel, Lama oraz Super Gumiś, którzy dobrze odpowiedzieli na pytanie z poprzedniego filmu. Moje gratulacje i zapraszam do oglądania. Zgrupowanie reprezentacji Polski już trwa. Za 7 dni zagrają z Macedonią w eliminacjach do Euro, a 3 dni później zawalczą z Izraelem na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wojciech Szczęsny z powodu kontuzji kolana nie może być razem z drużyną. Mimo jego braku, humory chyba jak najbardziej dopisują. Takim zdjęciem pochwalił się Grzegorz Krychowiak. Musiał się naprawdę bardzo postarać, aby narysować Wojtka. W jego miejsce do reprezentacji powołany został Rafał Gikiewicz, czyli kolejny świetny bramkarz. Chyba nikt nie powie, a raczej na pewno nie może powiedzieć, że Polska nie ma wspaniałych bramkarzy. Gikiewicz pochwalił się w sieci, jak broni uderzenie Krzysztofa Piątka i to do tego z rzutu karnego. Zobaczcie sami. Nagraniem na zgrupowaniu zaszpanował też Kamil Grosicki. Władował cudowne okienko. Miejmy nadzieję, że takimi zagraniami będą popisywać się na murawie w walce z prawdziwym rywalem. Już dziś o godzinie 21 rozpocznie się finał Ligi Mistrzów. Zmierzą się w nim Tottenham i Liverpool. Atmosfera przed meczem jest naprawdę bardzo gorąca. Faworytem tego spotkania wydają się piłkarze Jurgena Kloppa. Ale to futbol i tu wszystko może się zdarzyć. Finał rozgrywany będzie w Madrycie na nowym obiekcie Atletico Madryt Wanda Metropolitano. Porządku na ulicach stolicy Hiszpanii pilnować będzie około 5 tysięcy funkcjonariuszy. Już od kilku dni obecni są tam fani obu angielskich ekip. Tak wygląda sytuacja w Madrycie. Oto fani Liverpoolu. A to z kolei fani Tottenhamu. Miejmy nadzieję, że kibice będą bawić się tylko tak i nie dojdzie do żadnych niebezpiecznych incydentów. Ale władze wolą kuchać na zimne i wprowadzili ograniczenia zakupu alkoholu, a wiele stref gastronomicznych w mieście będzie zamknięta. Do Madrytu ma przylecieć około 80 tysięcy fanów,
ale na obiekt wejdzie tylko po 16 tysięcy kibiców każdej drużyny. Przed spotkaniem Mauricio Pochettino jest bardzo tajemniczy. Nie podał dziennikarzom składu, co jest jak najbardziej zrozumiałe, ale gdy został zapytany o to, czy w składzie pojawi się Harry Kane, odpowiedział, że tego nie wiedzą nawet piłkarze. Bartłomiej Drągowski od 2016 roku jest piłkarzem włoskiej Fiorentiny. Niestety w jej barwach zagrał tylko kilka spotkań. Nie udało mu się przedrzeć do podstawowego składu i tym samym trafił na wypożyczenie do innego włoskiego klubu Empoli. Bardzo prawdopodobne jest, że w tym okienku po raz kolejny w swojej karierze zmieni klub, ale wszystko wskazuje na to, że dalej zostanie we Włoszech. Sama AS Roma jest zainteresowana usługami polskiego bramkarza. Zarząd, jak i kibice Romy są niezadowoleni z postawy Robina Olsena. Szwed w końcówce tego sezonu siedział tylko na ławce. Jednak oprócz Polaka, AS Roma przygląda się innym piłkarzom. Między innymi Kevin Trapp mógłby trafić do Rzymu. Piłkarz francuskiego PSG przebywa obecnie na wypożyczeniu w niemieckim Frankfurcie i spisuje się naprawdę dobrze. Innym wyborem może okazać się zmiennik Wojciecha Szczęsnego z Juventusu Mattia Pellini. Nie jest on zadowolony z pozycji rezerwowego bramkarza w Juventusie. Jak twierdzą włoskie media, na poważnie rozważa możliwość gry dla klubu ze stolicy. Co więcej, Tutto Mercato dodaje, że Bartłomiej Drągowski może zagrać także poza granicami Półwyspu Apenińskiego. West Ham, Huddersfield oraz Southampton obserwują Polaka. Transfer do angielskiego klubu byłby naprawdę zaskakujący. Jeżeli trafiłby do świętych, to przed bramką w linii defensywnej trafiłby na Jana Bednarka, a w West Hamie o miejsce w składzie rywalizowałby z Łukaszem Fabiańskim. W tym okienku transferowym zapowiadają się naprawdę wielkie hity. Poznaliśmy projekt koszulki Realu Madryt na nowy sezon, a raczej nie jednej koszulki, a strojów domowych, wyjazdowych i trzeciego kompletu. Tak prezentuje się koszulka domowa. Widać bardzo duże podobieństwo do strojów z sezonu 2011-2012. Wtedy też Adidas postawił na wstawki koloru złotego. Ten kolor pojawia się na kołnierzyku, mankietach, logo Adidasa również będzie złote, a nawet logo głównego sponsora. Komplet wyjazdowy będzie nawiązaniem do przydomka Realu, czyli Galacticos. Koszulka będzie cała koloru ciemnogranatowego, a do tego pojawią się przejaśnienia, dzięki którym zyska ona jeszcze więcej charakteru. Herb Realu, jak i logo Adidasa i sponsora pozostanie złote. Trzeci komplet, a na nim dominująca zieleń. Tutaj już znikną wstawki koloru złotego. Osobiście powiem, że koszulka sezonu 11-12 była jedną z najładniejszych, tak więc ta na nowy sezon podoba mi się jeszcze bardziej. A czy Wam nowe stroje Realu Madryt przypadły do gustu? W karcie u góry macie ankietę, zachęcam do oddania głosu. Ciekawostka, czy wiesz, że wczoraj swoje 30 urodziny obchodził Marco Reus? Co nie? Naprawdę dziwne uczucie, bo zawsze wydawał się młodym graczem i po prostu bardzo młodo wygląda. W roku 2011 zadebiutował w reprezentacji Niemiec. Jednak jego kariera reprezentacyjna nie należała do tych udanych. Z powodu kontuzji opuścił Mundial w 2014 roku w Brazylii oraz Euro 2016. I nie wiem, czy o tym wiecie, ale jest on leworęczny, ale jego lepszą nogą jest ta po prawej stronie. Loris Karius naprawdę nie ma łatwo. Jest piłkarzem Liverpoolu, ale po fatalnym występie w finale Champions League w ubiegłym roku udał się na wypożyczenie do Turcji. Besiktas stał się jego nową drużyną, ale po tym sezonie raczej na pewno się z nią pożegna. Kibice tego klubu zniszczyli auto jego dziewczyny. Nawet jeśli wróci do Liverpoolu, to nie ma co myśleć o grze w pierwszym składzie. Z Alissonem na pewno nie wygra walki o pozycję. Jest on ostatnio w genialnej formie, a dziś może w znacznym stopniu przyczynić się do wygranej w Champions League. Karius, jak i każdy inny piłkarz Liverpoolu, który przebywa na wypożyczeniu, dostał zaproszenie na finał Ligi Mistrzów, jednak nie zamierza jechać do Madrytu. Wolał wspólnie ze swoją dziewczyną pozostać na wakacjach w Grecji. Takie zachowanie sprawi, że jeszcze bardziej straci w oczach kibiców. Jeśli powróci z Turcji do Anglii, to jego agent bardzo szybko będzie musiał znaleźć mu nowy klub. Czy jest w ogóle jakaś nadzieja, że Karius trafi do topowego europejskiego klubu? Ja coś w to nie wierzę. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Podzielcie się nim w komentarzu. A teraz suchar, którego nadesłał Kacper. Dlaczego Cionek nie strzelił gola? Bo był na spalonym. Dzięki Kacper, a Was zachęcam do wysyłania swoich piłkarskich sucharów na Instagrama Landry i Ty. Link macie w opisie filmu. A być może to właśnie Twój suchar pojawi się w kolejnym materiale. Cały czas pykamy Football Team. Mamy tam własną drużynę, którą nieustannie rozwijamy, tak więc zapraszam Was do naszego klubu Landrynki, gdzie rywalizujemy z innymi youtuberami. Jeśli jakimś cudem jeszcze nie wiecie, co to jest Football Team, to jest to gra przeglądarkowa, taki menadżer, gdzie tworzycie i rozwijacie własnego piłkarza, a potem możecie dołączyć do drużyny albo założyć własną i rywalizować z innymi w ligowych rozgrywkach. W opisie macie link, dzięki któremu możecie założyć konto w grze. Jeśli dokonacie rejestracji właśnie z tego linku, dostaniecie 200 energii na sam start, co pozwoli Wam na szybszy rozwój zawodnika. Zachęcam do wzięcia udziału.
Neymar jak wchodzi, to z wielkim hukiem. Nie inaczej było na zgrupowaniu reprezentacji Brazylii. Piłkarz PSG na trening reprezentacji postanowił przylecieć helikopterem. Jest to jego prywatna maszyna, warta około 13 milionów euro. Nie jest to jedyny latający sprzęt, jaki posiada. Jest też właścicielem odrzutowca, z którego korzysta na przykład lecąc na urodziny siostry w marcu, bo przecież i tak wtedy jest kontuzjowany. Wracając jeszcze do śmigłowca, to jest on spersonalizowany. Neymar jest wielkim fanem Batmana, tak więc jego logo znajduje się na fotelach. Ten helikopter może pomieścić nawet 9 osób. Do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć i sądzę, że wielu młodszych piłkarzy jest o wiele bardziej dojrzałych niż Neymar. Dzięki za oglądanie, zachęcam do ocenienia tego filmu oraz subskrypcji kanału. Będzie mi mega miło. Do usłyszenia.